Short Pressie tym razem relacja tylko z jednej, ale za to bardzo ważnej imprezy. W hali sportowej Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z wileńskimi policjantami zorganizowała bowiem Spartak Jadę Trzeźwości 2015. Honorowy patronat nad projektem objęli burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz komendant powiatowy policji w Wieluniu inspektor Grzegorz Dzieszkowski. W sportowej imprezie udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych w Bieniądzicach, Kurowie, Rudzie, Kadłubie oraz szkół podstawowych nr 2 i 5. Młodzież rywalizowała w zawodach sportowych. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom rywalizację kibiców zgodnie z zasadami fair play. Bardzo się cieszę, gratuluję pani sekretarz, panie komendancie powiatowej policji. Pani sekretarz, bardzo proszę o przekazanie podziękowań panu burmistrzowi miasta Wielunia Pawłowi Okrasie, że pod jego patronatem to dzisiejsze wydarzenie jest organizowane. Dziękuję bardzo Komisji Gminnej do Spraw Przeciwdziałania Alkoholowi. Myślę, że bardzo ważna inicjatywa, która ma młodych ludzi przestrzec przed tym, że alkohol naprawdę szkodzi zdrowiu. I nie tylko szkodzi zdrowiu fizycznemu, ale również zdrowiu psychicznemu i nie tylko, bo również oddziałuje nie tylko osobiście na osoby, te, które piją, ale również oddziałuje na osoby z zewnątrz. Dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej stosować profilaktykę niż potem likwidować wschód. Szanowne panie, szanowni panowie, drodzy uczestnicy dzisiejszej Spartakiady, życzę oczywiście wszystkim szkołom podstawowym, które w dzisiejszej Spartakiadzie biorą udział w zwycięstwa. Tym niemniej już na samym początku trzeba, dziękując dyrekcjom placówek oświatowych, powiedzieć, że dzięki temu, że jesteście tutaj, już jesteście w tej Spartakiadzie zwyciężyli. Myślę, że informacja, która za pośrednictwem mediów zostanie przekazana nie tylko do Wielunia, ale również na teren powiatu wieluńskiego spowoduje, że alkoholu będzie się coraz mniej używać. W imieniu pana burmistrza Pawła Okrasy chcę serdecznie powitać wszystkich gości, wszystkich uczestników, szanownych kolegów dyrektorów, nauczycieli i dzieci szkół podstawowych z Bieniądzic, Kadłuba, Kurowa, Rudy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu i Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu. Jest ta uroczystość reaktywowana i bardzo dobrze, że właśnie pod hasłem wolni od alkoholu, a tym samym od też innych używek możemy dzisiaj my jako goście przyglądać się współzawodnictwu. Życzę wszystkim uczestnikom, wszystkim dzieciom oraz nauczycielom, którzy będą też uczestniczyć w tej rywalizacji, równego rozpoczęcia, czyli równego startu, a wiemy wszyscy, że do mety dobiegnie najlepszy. Będziemy wszystkim kibicować. Życzę również bezpiecznego przebiegu tych zawodów, a nad tym bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Przypomnę i jednocześnie pogratuluję też reaktywacji Spartakiady, bo organizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu. Patronat objął, tak jak to było wspomniane, pan burmistrz Paweł Okrasa. Życzę wszystkiego dobrego i miłych wrażeń dla nas wszystkich. Witam tutaj wszystkich uczestników, zawodników, a także grupy dominujące. Ja myślę, że dacie im bardzo dużo energii, żeby dać się tutaj wszystko w charakterze tej Spartakiady. Powiem, jak to było. Przede wszystkim podziękowanie dla nauczyciela na Rokunka Nadwiadowi, który jest wszystkim pomysłem i wspólnie z nami organizowana dla całej Spartakiady. Ja myślę, że jest to po raz pierwszy organizowana dla szkół podstawowych, natomiast ona będzie organizowana, jeżeli
pan przewodniczący komisji będzie miał taką walę, mówię taką walę. Co masz? Także spotykamy się po raz pierwszy. Życzę wszystkim dalej zabaw. W jaki sposób Twoja szkoła zachęca uczniów do zdrowego stylu życia? To plebiscyt dla najlepszego sportowca, zdrowe żywienie, takie apele. No i mistrzostwa szkoły dyscypliny. Super, pytanie komisji uznaje to pytanie. Dwa punkty na szkołę! Dzień dobry.
Ciepło? Bardzo. Bardzo ciepło. Dobrze, czy to jest wszystko w porządku, panie Mariuszu? Z córką swego. Nadaje się pani, tak? Nadaje się pani do ZOMO. Dobra, przepraszam, chodzi o prewencję, chciałem powiedzieć. Dobra, i tu podchodzimy do kolegi, który, proszę państwa, jest ubrany prawie fantastycznie, oprócz tego, że nie ma butów, nie? Ale to jak idzie na boso na akcję, trudno. Zapraszamy tu bliżej do nas. Jaka ocena? No bardzo dobrze. Myślę, że będzie sprawnie i cichutko w tym. Cichutko będzie, więc może iść jako tajniak na akcję w tym hełmie. Thank you.
szkole w Kadumie, która jest najmniejszą szkołą, która również wzięła udział i walczyła na równi z dużymi szkołami. Dziękuję naszym gościom, którzy tak licznie przybyli i nas wspierali. Dziękuję panu Dariuszowi Żurawiowi, który po zakończonym sezonie ligowym, po zdobyciu tytułu mistrza Polski, przyjechał do nas, aby promować naszą imprezę. Dziękuję dyrektorom szkół, dziękuję opiekunom nauczycielom WFO i dziękuję naszej komisji, Komendzie Pracowej Policji, bo to wspólnie z nimi powstała ta impreza. Przychylność pana komendanta i jego pracy było dzisiaj widać. Także dziękuję wam, ale również dziękuję nam wszystkim za wspólną miłą zabawę. I proszę panią sekretarz o odczytanie listu od pana burmistrza, ponieważ pan burmistrz ma niestety obowiązki i nie pozwolimy przybyć. Szanowni państwo, przed ogłoszeniem werdyktu pragnę przeczytać list, jaki pan burmistrz skierował na ręce naszego wyjątkowego gościa, pana Dariusza Żurawia. Z okazji zdobycia tytułu Mistrza Polski 2015 piłce nożnej proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla pana zachowań trenerskich. Dumą napawa mnie fakt, że trener pochodzący z Wielunia, będący naturalnym ambasadorem naszego miasta i naszej gminy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobył z drużyną Lecha Poznań w pełni zasłużony tytuł Mistrza Polski sezonu piłkarskiego 2014-2015. W opinii burmistrza jest pan osobą, z której młodzi mieszkańcy gminy Wieluń mogą brać przykład. Imponującą karierą piłkarską, zwłaszcza w drużynie Hanoveru 96, pokazał pan, że ciężką pracą, wiarą w swoje umiejętności można osiągnąć sukces. Gratulując raz jeszcze, pragnę życzyć niesłabnącej pasji sportowej, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. List przekazuję na ręce i do właściciela, pana Dariusza. Oprócz tego są jeszcze przygotowane kominki, żeby pan Dariusz sobie przypomniał zakątki naszej pięknej gminy i ziemi wieluńskiej i mógł tu częściej do nas wracać. Gratuluję. Kilka dni temu w Poznaniu na ostatnim meczu było 42 tysiące kibiców, atmosfera była wspaniała, ale to, co wy pokazaliście tutaj, to jest niesamowite. Brawa dla kibiców. A jeżeli brawa dla kibiców, to ogromne brawa dla zawodników i nauczycieli. Słuchajcie, te wszystkie nagrody, tytuły są fajne, natomiast najważniejsza jest w tym wszystkim dobra zabawa. Ja się bawiłem super, mam nadzieję, że wy również i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Bardzo proszę gorąco szkołę podstawową w Kurowie, szkołę podstawową w Rudzie i szkołę podstawową w Kadłubie o to, aby podeszli tam. Wielkie brawa, za chwilę otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Projekt doskonale wpisał się w ramy kampanii Wspólne Osiedla i Kibicuj Bezpiecznie i był nierozerwalnie połączony z hasłem Wychowanie w Trzeźwości. Gościem honorowym był Dariusz Żuraw, reprezentant Polski w piłce nożnej, obecnie drugi trener Mistrza Polski Lecha Poznań. Atmosfera na hali była fantastyczna, tym razem w rywalizacji sportowej zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej nr 5 w Wieluniu, a wśród kibiców najlepsi okazali się uczniowie ze szkoły w Rudzie.